Oddaj mój wzdłuż! 144 interwencji na policję. Policja, proszę, proszę usiąść, panowie. Panowie, po co? Proszę usiąść. Panowie, wstańcie. Panowie, panie, pytanie. Pan też nic nie ma. Sierżant Krzysztof Wróciński z Komendy Powiatowej Policji. Tutaj na bok. W Świdnicy, działając na podstawie ustawy o policji, proszę panów o okazanie dokumentów tożsamości. Jesteśmy tu w związku z interwencją. Zakłócenie porządku. Pan jest właśnie z ciebie. Tak. Wie pan z nas twarzy, żeby pan oddaj mi stół, się go zrobił, dobrze? Oddaj moją stół. Dobrze. Panowie, pan sobie stanie tu z jednej strony. Tak, żebym pana widział. Dobrze? Ręce na biurku trzymać. Halo, proszę panią. A pani to wasza znajoma jest? Tak, to moja dziewczyna. Co się jej stało? Halo, proszę panią. Nic się nie halo. Stało. Wszystko w porządku? Dzień dobry. Dzień dobry, sierżant. Nie potrzebuje pani pomocy lekarskiej? Wszystko w porządku, tak? Czy udała się to? Dobrze, to niech pani sobie tutaj siedzi. Ręce do tego proszę trzymać, dobrze? No. Dobrze, drugi z panów? Ja nie mam. Pan nie ma dobrze, tak? Dobrze, panowie, chwileczkę poczekamy. Proszę stanąć sobie bardzo stosowny. Do tego troszkę się dobrze? Dobrze, pan zgłasza, tak? Tak, jest, to już się działo. Bawili się dobrze, nagle się pokłócili o coś, zaczęli się bić, szarpać. Nowe krzesło się rozwalili, co najgorsze. Krzesło, tak? Tak, tak. Mhm. I wszystko, tak? Lub pan jakiś dokument też poproszę. Oczywiście. Proszę. Dobrze, to obydwaj panowie to rozmawiać krzesło, czy jeden pan? Jeden z tych panów. Jeden z tych panów, tak? Tu, tak. Tamten, tak? Co tam stoi. Dobrze. Pan Kasper jest, tak? Tak. Wszystko. Dobrze. Jak tutaj pan stoi, to proszę... Ale to żeście zrobili? Dobrze, ale proszę nawet się nie rozmawiać, dobrze? Proszę się nie odzywać. Pana dane jeszcze, proszę. A dlaczego mam podać dane? Na podstawie artykułu 15 pouczam pana, że ma pan obowiązek podać nam dane osobiste, prawdziwe. Nic pan nie poda. Nie poda panu datek? Nie. To z artykułu 65 zostanie pan się ukarany mandatem karnym albo wnioskiem do sądu. Jeżeli pan nie poda nam danych personalnych albo nie okaże dokumentu. Dobra, dobra. Poda pan dane, tak? Tak, poda. Prawdziwe dane. Tak, prawdziwe. Dobrze, imię i nazwisko pana. Pan tu. Proszę wyciągnąć jakiś przedmiot, wszystko z podświadka. Przepraszam. Powiedzmy jeszcze w sprawie pisania. Jakby pan mógł coś zrobić. Zaraz do pana podejdę, dobrze? Zaraz porozmawiam, spokojnie. Wszystko tak? Wszystko podzielone. Ręce, widok, proszę trzymać. Sprawdź pan. Poproszę usunąć pana na bok tylko. Położę na stole ten laptop na widocznym miejscu, dobrze? Dobrze. Pani, proszę jeszcze o dokument jakiejś tożsamości. Dowód osobisty. Nie wiem, czy mam. To proszę sprawdzić, czy pani posiada sobie dokument. Ewentualne zdjęcie. Nie jestem w stanie. Dobrze, proszę wstać. Wyciągnę wszystko, co pani ma z kieszeni tutaj na to. Na stół. Na stole proszę. Księcie. Nic pani nie ma, tak? W torebce proszę sprawdzić, czy jest dokument. Jeżeli nie ma dokumentu, to poda panią swoje dane. Pani zdała się dokładnie tożsamości. Proszę mi ukazać. Ja wiem, czy Wysińskie podejrzenie. Dobrze. Tutaj mamy zgłoszenie, że pani nie urygnowała rachunku za artykuły, które pani tu spożywała. A jeszcze może tu jadła i piła. O co chodzi? Dobrze, no ale do której jeszcze tutaj pana bar? Nie, do 22. Alkohol już pani sprzeda, pani, tak? Bo jest pani pod wpływem alkoholu, jest pani nieczeźwa. To już pani alkohol nie będzie spożywać dzisiaj. Z tego, co pan tutaj raczej wie o tym, tak? Tak, nie tak, może. Tak. Także jeżeli pani coś będzie jadła jeszcze, to oczywiście, ale najlepiej by pani w naszej obecności uregulowała z panem rachunek.
Tam jest 300 zł, jak dobrze słyszałem? Tak, ureguluję pani. Dobrze, to proszę jeszcze usiąść, ja tutaj sobie z pani zapiszę. Dobrze, proszę pani, żeby pani uregulowała tutaj. Proszę. Tutaj, temu panu trzeba właśnie mi. Dobrze, pan niosę. Tak, pan sobie tutaj do tyłu zrobił. Dobrze. Jest wszystko w porządku? Tak. Uregulowane, tak? Zgadzam się. Pani tutaj paragon jakiś czy coś tam jakiś proszę wystawić, żeby pani o potwierdzenie zapłaciła. Dobrze. Pana pouczał, że uszkodzenie jest z oskarżenia, że pan musi przyjść do nas zgłosić, tak? Złożyć zawiadomienie. No, rozumiem. Przyjdzie pan złożyć zawiadomienie? Tak, przyjdę. Tak, przyjdzie pan. W dniu dzisiejszym. Tak, w dniu dzisiejszym. Wiem, pan nasz sklep, albo nawet teraz kogoś znaleźć. Uda się na zakręcić, tak? Zgłosić. Dobrze, dobrze. Jeszcze mam taką prośbę. Tak? Nie wiem, jak to tam jest. Ale czy mógłby pan ukarać jakoś tego pana mandatem w jakiś sposób, żeby miał jakąś nauczkę, żeby... Niestety mandatem nie, tylko wnioskiem sądu to jest jakiś tak. No. Bo ma to jeszcze słoika jest? 250 zł. Mhm. 250, tak? Mhm. Bardzo dobrze. Dobrze. Panią ten dowód. Przychodzę. To jest ten pan, tak? Jest. Pan co jeszcze pana sprawdził, więc pozwolę, proszę też sam kolega podejść. Zabierz wszystkie przedmioty z kieszeni. Pan się odbrał, czy pan pokojnie? Chcę pan sprawę. Chcę pan odbrać. Chcę chwilę sama, bo przystało mi się. Dobrze, ale później sobie państwo porozmawiać. Proszę pan znaleźć, co jest. Proszę państwa, no to jest państwo stanie, tak na widoku. Że pytanie do pana, czy pan chce żona tego, że ci państwo puścili ten okres? Nie, no jeżeli będą się już normalnie... Obawiać pan zgadzać jakąś? Nie obawiam się, że tutaj będą normalnie jeszcze zachowywać tak, jak sobie siedzą, może jeszcze parę groszy zarobię na nim. Rozumiem. Tylko tak jak mówię, osoby są nieczeźwe, to są panie, tak? A to było nieczeźwe, nie można przelewać, bo pan to bliżko, ale tam muszą. Tak, rozumiem. A, może dobrze, pan już będzie spokojnie, tak? Rozumiem. Tak, będę spokojnie. Nie będzie żadnego tej problemu. Nie będzie problemu. Bo jeżeli tu jeszcze raz przyjedziemy, będą awantury, będziemy musieli pana zatrzymać do wyczyźwienia. Dobrze, nie będzie żadnych problemów. Wobec pana zostanie sporządzony wniosek do sądu za uszkodzenie mienia w wartości 250 zł. Pan do nas przyjdzie z wyczyźwieniem, tak? Tak. Także pana zostawiamy tu na miejscu, jakby coś się działo, to pan przydzwoni. Zostaje pan zatrzymany. Rozumiem pan, tak? Tak, zrozumiałem. Dobrze, no proszę sobie usiąść. Mają państwo prawo złożyć zażalenie na sposób przeprowadzenia interwencji do miejscowego właściwego prokuratora. Pan również, także. Dobrze. Dowód pan oddałem? Chyba nie jeszcze. Proszę bardzo. Dziękuję. Dobrze, do widzenia państwu. Do widzenia.